Siemaneczko, brodeczki, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku już sierpniowym, moi drodzy, pół wakacji już za wami, dlatego napiszcie hashtag połowa, a wam przypnę serduszko do tego komentarza i oczywiście zostawcie suba, bo w te wakacje lecimy po 205 tysięcy widzów na kanale. Jak się uda, to się uda, jak się uda, to się uda, jak to mówią, będzie fajnie, albo będzie nie fajnie, będzie uśmiech na twarzy, albo go nie będzie. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało tak naprawdę pod koniec sierpnia. Ja jestem bardzo, ale to bardzo dobrej myśli, nawet 205 to może dla was jest, widzowie, za mało. Ja sobie tutaj robię pole, ze względu na to, że to pole będzie przygotowywane idealnie pod albo właśnie pod buraki, albo pod ziemniaki. Ale ja jestem, widzowie, zwolennikiem buraków na tym kawałeczku, ze względu na to, że tu były ostatnio ziemniaki. No to jakiś ten płodozmian powinien być. Tylko ja też nie za bardzo rozumiem zasadę tego, no bo jeżeli ja bym dał sobie tutaj pszenicę, no to faktycznie ta uprawa jest całkowicie inna. No też ziemniaki i buraki, no też trzeba zaznaczyć, że są to inne uprawy, ale one są podobne, no bo to jest jednak z takiego gatunku, no jak rośliny, wiecie, takie okopowe, no tak to możemy nazwać. A widzowie, to nie wiem, czy to działa na tej samej zasadzie, jak ja bym na przykład dał sobie pszenicę, a następnego roku powiedzmy jęczmień. To też tak chyba licho, no nie? Napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie, bo ja to się na takich rzeczach za bardzo nie znam. Tu mam nadzieję, że jeszcze na raz sobie zrobimy, także poprzeczniak sobie ogarnę. I dzisiaj duże rewolucje na gospodarstwie. Tak jak ja wam ostatnio tłumaczyłem, co chcę pozmieniać w odcinku, no zmian było dużo. Oczywiście na te zmiany będzie potrzeba nam dosyć dużo gotówki, może nawet kredyt, nie mówię, że nie, bo ostatnio jak kredyt wzięliśmy, to jakoś się udało go spłacić i nie było jakiejś tam, widzowie, wielkiej tragedii. Też zaprosiłem dziadka, żeby ocenił tak naprawdę zmiany na gospodarstwie swoim fachowym okiem i dowiedzieć się w ogóle, od kogo ja dostałem ten rozsiewacz, bo dalej nie wiem. Ale to jest jeszcze kwestia taka, że poczekam, aż te maszyny, które powystawiałem na sprzedaż, będą sprzedane. I może jak już będzie rozebrana całkowicie obora i jakiś zarys, będziemy mieli planów, jaką oborę będziemy stawiać tamtą, pokażę projekt i tak dalej, i tak dalej. Być może, widzowie, jeżeli się postaracie i zostawicie dużo łapek w górę pod tym odcinkiem, to dziadek będzie nawet w kolejnym filmie oceniał gospodarstwo. Też może dziadka poprosimy o jakieś tam wsparcie delikatne, finansowe, no bo jego pieniędzy, jak wiecie, nigdy nie brakowało, także mam nadzieję, że i teraz mu nie będzie brakować na jakieś takie pożyczki dla wnuka. No ale to, widzowie, no tak jak mówię, to jest kwestia, jak wszystko będzie ogarnięte. Też mamy kwiecień, ja sobie zacząłem rozlewać gnojówkę troszeczkę na łąkę. Trochę tu przyjechałem, trochę tam robię, trochę taki jestem rozerwany w to i w tamtą stronę. No ale, widzowie, roboty jest bardzo, ale to bardzo dużo. Też ostatnio wystawialiśmy wszystkie maszyny niepotrzebne nam na sprzedaż, które ja wam wymieniałem. Ale wyszło tego nawet stosunkowo więcej, bo maszyn jest wystawionych na sprzedaż koło nawet, no nie wiem ile dokładnie, ale koło 10 na pewno jest wystawionych na sprzedaż, także tych pieniędzy, jak ja szacowałem, ponad 500 000 zarobku powinno być. Też, widzowie, posprzedawaliśmy mleko, także ten budżet się delikatnie zwiększył, mamy 150 tysięcy, 153 praktycznie. Jakieś tam nawozy pokupowane i porobione, czyli teraz jeszcze kwestia, no tu jeszcze nawóz dojdzie, ale tam jeszcze 3 worki zostały, to może czysto teoretycznie starczy, ale na pewno opryski trzeba będzie od chwastu, oprysk normalnie taki nawożący kupić, żeby te zbiory oczywiście były przeogromne. No i też jakieś tam jajka się posprzedaje, no ale z tego, wiadomo, z ilości kur, jaką mamy, biznesu raczej dobrego nie ukręcimy. Będziemy musieli prowizoryczne pastwisko zbić z desek, póki nie będzie nowej obory, tylko nie wiem gdzie. Bo tu się zaczyna delikatny problem, widzowie, bo jeżeli ja zamiast obory będę budował halę, to krowy muszą gdzieś być. Ale żeby później wybudować oborę, to też nie może być w tamtym miejscu tego pastwiska. No i tak się mocno zastanawiałem, jak to, widzowie, wszystko ogarnąć i jak to wszystko pogodzić. I będę czekał na wasze propozycje po prostu, bo wy tych pomysłów fajnych, jeżeli chodzi o rozbudowę gospodarstwa, macie bardzo, ale to bardzo duże. Tak się tak rozglądam na tej drodze polnej, no ale, widzowie, lepiej po prostu zobaczyć, może jakiś gnój będzie krosem jechał albo coś, to... Czekajta, bo tutaj to chyba nie dojedziemy nigdzie. Trzeba jechać przez to gospodarstwo, tak jakby. Chociaż nie wiem, no albo byśmy tamtędy dojechali, albo i byśmy tamtędy nie dojechali. Ale mordy tędy, mam po prostu stuprocentową pewność, że jednak sobie dojedziemy. Dowiadywałem się odnośnie nowych pól, czy jestem w stanie coś, widzowie, sobie kupić za te pieniądze, które aktualnie posiadam.
No i można było coś kupić, bo jest takie małe pole wystawione na sprzedaż, ale no małe pole to tak nie za bardzo nas interesuje. Ja to najbardziej myślałem o tamtym kawałeczku, co jest tam, albo tym kawałeczku przy drodze i żeby połączyć to, bo naprawdę już by był kawał, no, przeogromnego pola. Tam też jest sporo nieużytków po tamtych stronach drogi, co my mieszkamy. Też bardzo fajnie by to wyglądało, jeżeli byśmy tam... No na przykład te nieużytki zamienili sobie na ziemię rolną uprawną i by było całkiem spoko, ale to też widzowie są kwestie mocno finansowe, bo tam tych terenów jest bardzo dużo i one chyba należą do jednej osoby, a nie wiem czy on by tak po kawałeczku chciał wyprzedawać. Może i by nawet taniej wołał, tylko pytanie czy to jest ziemia budowlana, to będzie dużo droższa z ziemi budowlanej robić ziemię taką uprawową, no to też tak nie za bardzo mi się chce finansowo do tego podchodzić, bo naprawdę by było to raczej tragicznie, jeżeli chodzi o wymagania. No a też wiadomo widzowie, że no my jakichś pieniędzy, no wielkich to nie za bardzo mamy. Teraz jak posprzedaję to, to myślę, że w kredycie halę postawimy i oborę postawimy i będzie spoko. Oborę naprawdę już taką bardziej bym chciał nowoczesną. Też widziałem komentarze, żeby zburzyć całkowicie ten przód gospodarstwa po tym ostatnim odcinku, co planowaliśmy. No ale widzowie, no... Ja wam tłumaczyłem w ostatnim filmie. No jest taki sentyment do tego przodu gospodarstwa, bo tam się nic praktycznie nie zmieniło. Co prawda chałupa się zmieniła, ale to tylko i wyłącznie dom. Ale ta stodoła, czy wiata, czy ten garażek taki jeszcze starodawny, tam nawet ja nic nie trzymam, tak szczerze. No w stodole to wiadomo, pod tą jedną wiatką stoi samochód, pod tą drugą stoi też samochód BMK, a tam widzowie stoi jeszcze opryskiwacz, ten, który też będziemy z niego korzystali. Może no dzisiaj to nie wiem, czy to wyjdzie czasowo, ale na pewno opryski w kolejnym filmie gdzieś tam sobie zobaczycie, moi drodzy. Dobra, ruszamy teraz na gospodarstwo, bierzemy sobie od razu baniak i lecimy widzowie sobie na łąkę dalej rozlewać, bo już tam pouzupełniałem, także będzie z czym jechać. Te małe też takie kawałeczki, no kurde, jak kupimy ten większy kombajn, w ogóle odnośnie kombajnu, ile propozycji wy mi daliście. Ja cię... Co to za audica stoi? Dobry. Dzień dobry. Witam pana. Czy maszyny wystawione są? Tak, tak, to moje. A, bo ktoś tutaj zadzwonił, że na wsi właśnie wyprzedaż jest maszyn. Tak, tak, jak najbardziej. A to pan jest zainteresowany takimi maszynkami? Tak, tak. A to wie pan, co ja zjadę na gospodarstwo, żeby na drodze nie stać i możemy coś tam porozmawiać na ten temat. No, widzowie, może się uda coś upchnąć od razu, a wczoraj wystawiłem. Ja pierdzielę, ale plotki się szybko rozchodzą. Dobra, nie będę gościa trzymał w niepewności. Od razu zgasimy sobie ciągnik tutaj i do niego podejdziemy. Ogólnie robiłem takim agromaszem, jakby ktoś nie zauważył. Dobry, Michał jestem. No, dzień dobry, ja Marcin. Panie Marcinie, czym pan jest tutaj zainteresowany? Są rzeczy tańsze, droższe, że tak panu powiem? Wszystko. Słucham? No wszystkim, ja mam duży budżet na dzisiaj. Aha, dobra. No to może przejdźmy od jakichś takich pierdół, no nie? To zaraz panu powiem. Na przykład pług taki, no rzadko spotykany, ale robi szerokościowo mega dużo. No wiadomo, troszeczkę do odmalowania i takich poprawek, ale jest dobry. Pan sobie policzy skiby, jak pan chce, żebym pana tutaj nie uszukał. Szerokość 3,7 metra, panu mogę powiedzieć. Także no, to naprawdę jest rzadko spotykana taka szerokość w pługach, szczególnie do takiej mocy, no i nie jest to obrotówka, no nie? No jaka cena za takiego by była? Powiem panu tak, za gdzieś dziewiątkę mogę panu puścić, no wszystko do negocjacji, no nie? No trochę tutaj brudny, nie ma farby. Oj, no to farba, no bo to używany, panie, on nie stoi, tylko on był cały czas no ogień tak. Opór, no nie? To coś trzeba będzie obniżyć, no tak może 7? Oho, nie, no to jak panie, dla mnie będzie satysfakcjonujące, nawet jeżeli się spotkamy w połowie. Jak pan dasz 8, to... Dobrze, może być 8. Dobra, tylko panie, ja sobie będę na telefonie zapisywał kwoty, żeby później nam się nie powaliło, dobra? Ósemeczka plus. No i zobaczymy, co pan jeszcze będziesz chciał. Pombrodnica, to jest panie niezwykła trójeczka, tylko 3,5 metra i jest w nazwie Sigma. A teraz takie słowo jest na topie, także to od razu, no niestety, podwyższa wartość oczywiście tego zestawu uprawowo-siewnego. Nie podwyższa żadnej wartości. Proszę pana, no ja liczyłem na ofertę w wysokości, nie wiem, do 23-24 tysięcy. Bo tak naprawdę te maszyny ja jeszcze nie zdążyłem na tego, na Face'a powstawiać, no Elixa, no Tomoto, na te strony rolnicze, wie pan o co chodzi, na grupki. No ładnie zadbany tutaj,
No. Nie widać w ogóle śladów, żeby był używany. Nie, no tutaj to akurat jest rewelacja, bo ja dbałem, panie, on popracował u mnie jeden sezon i kupiłem coś większego, 6-metrówkę aż i to tak poszło w zapomnienie tak naprawdę. No, tak ze 20. No, jakby pan dorzucił dwójkę, to już byśmy mieli 30 na tym, na kwocie, to by taka okrągła kwota była, no nie? 21. A jak pan dasz te 22, ja panu spuszczę z czego innego później? No dobra. 22? No może być 22. Dobra, panie, z panem to widzę no, zajebiste interesy. To ja już 30 zapisuję za dwie maszyny. Ale budżet pan mi podrasujesz tutaj. Talerzówka RAU, 4-metrowa, panie drogi. No rozkładana do drogi, dostosowana idealnie, bo ona nie za bardzo za tą granicę środkową nie wychodzi drogi, także transportować można fajnie, długa co prawda. No tutaj już ślady użytkowania, no to no... Zresztą, co ja panu będę tłumaczył, że są ślady użytkowania, jak pan masz oczy i widzisz. Ile za taką? Tabliczka znamieniowa jest, tylko że to nie po polsku, bo to nie polska marka, wie pan? Panie, ja żem liczył 28 za tako, bo widziałem oferty, widziałem wszystko, a to masywne, robotę robi dobrze. 28 to nie ma szans, tak, tutaj zejdziemy niżej. A ile pan żeś zaproponuje za takie coś? No ja 25 mogę dać. 25 pan mówisz? Dobra, tam żeś pan podwyższył, tu panu ja pójdę na rękę teraz. Niech będzie te 25 tysięcy, to jest, faktycznie farba trochę schodzi i tak dalej, to... Dobra panie, zapisuję sobie 55, a jaki pan masz budżet, bo już tu 50 tysięcy pykło? No, tak z 600 na pewno. A to pan masz gospodarstwo, czy co, że takie pan maszyny kupujesz? Nie, ja handlarzem jestem. A to inna bajka, rozumiem już wszystko. No tutaj maszyna już naprawdę porządna, tak naprawdę, Rabe, no to marka jest też konkret. Zagramaniczna, dwa wołeczki, talerze, bardzo głęboko wchodzące dwie sekcje tak naprawdę tych łap. No mocne, mocne wszystko, tutaj rama się nie gnie, że tak powiem, panie. No ale tu też farba schodzi. Gdzie? No tu wszędzie. Panie, są przebarwienia skórzu, a nie farba schodzi. Widzisz pan, że to takie ten, to umyć wystarczy i już będzie dobrze. Nie, tutaj trzeba. Szlaufem, jakoś czymś tam i będzie dobrze, panie. Ile za taką? To jest wystawione, ja tak myślałem, że 35, no bo to jednak jest zagraniczne. To nie jest jakiś polski gruberek od Agromasza, żeby mniej brać. Sporo trochę. No ale, a panie, ale to już też trzeba mieć ciągnik do tego, żeby pociągnąć. To nie jest takie, to nie jest zwykły kultywatorek, który pan se pociągniesz za ciągnikiem. 3 metrówkę jakoś do 60, tylko to już jest, no... Patrz pan, jakie tu sprężyny powymieniać, to już nawet jaki jest koszt. Wałki jakie zadbane, no to jest maszyna moim zdaniem ekstra klasa, tak? Jakbyś pan grał kiedyś w piłkę nożną i byś pan miał Agromasza, to taka druga liga polska. A tutaj Rabę, no to jest po prostu ekstra klasa nawet takiej drużyny, powiedzmy jak... No jak Motor Lublin przykładowo. No to ja mogę 30 dać. A 31 nie podciągniemy tego tysiaka? No dobra, niech będzie 31. Żebym ja nie był stratny, pan żeby nie był stratny. Dobra, to doliczamy 31 do budżetu. No panie, zaraz stówka pyknie. Mamy takie coś od Kuna. Też przy pana, no oczywiście nie polska marka, także też trzeba sobie to cenić. Powiem panu ciekawostkę. W tym roku... Prawie miałem tym wyjeżdżać na łąkę, ale zapomniałem, że mam coś większego. No i stoi. Także tutaj to jest jakby fabryczne tak naprawdę. A, czyli to nieużywane jeszcze? No, można powiedzieć, że nieużywane. No widzi pan jakieś przetarcia albo coś? No nic nie jest. Zęby niewytarte, te zgrabiające. No to wszystko jest... Tu to pewnie można powiedzieć Liga Mistrzów. W świecie przetrząsarek i zgrabiarek. To ile to może kosztować? No, za taką nowo to ze 40, panie. Tutaj ciężko jest do czego się przyczepić, żeby No ja nie wiem, do czego pan się tu przyczepisz. Nawet pan masz kierunkowskazy tutaj założone, bo to jest w oryginale i światła, te takie odblaski ostrzegawcze. Także panie, no ja tutaj
no 40 bym zawołał. Pan zobaczy, nawet wałek w zestawie panu dam, bo był dostarczony właśnie razem do maszyny. Także moim zdaniem też, no, no konkret sprawa, no nie? 38 dam. Stoi. 38, ja będę zadowolony, jak pan dasz. Dobra. Dobra, panie, widzę, że z panem to jest zajebiste interesy się robi. I tak pan pewnie to wystawisz drożej, znając życie, ale to... No i teraz. Pan się będziesz użerał z klientami. Przy pana, 280. Ja panu na start mogę powiedzieć. Ocenę. Ile koni, ile to już lat używane jest i w ogóle? Używane to nie wiem, ile to jest lat. Proszę pana, u mnie jest półtora roku mniej więcej na gospodarstwie. A ile to ktoś używał? Ja powiem panu tak, ja z tym problemów nie miałem. Ja panu mogę odpalić. Ponad 200 kuca. 200 tam chyba, 240 chyba koni, albo tam 250. Już nawet nie pamiętam, panie, bo ja teraz już dawno tym robiłem, bo też kupiłem o John Deere tam OS i jeszcze takiego jednego byka kupiłem prawie po 300 koni, tam 280. No i ten faworyt po prostu do sprzedania idzie, no nie? A światła działają wszystkie? Panie, tu masz pan nawet w środku podświetlane, klimatyzacja, to już jest taki, no nie jest najnowszy fęt, ale ja panu powiem tak, ja jestem zwolennikiem tych starszych, po pierwsze, ładnie wyglądają, po drugie, nie psują się jak te nowe, po trzecie, no uciąg i wszystko, tu nawet z przodu pan se maszynę podepniesz i ona będzie na wałku działać na wszystkim, przedni podnośnik, opony, no to naprawdę, no on wygląda na takiego byka. No nie wiem, co panu mogę tutaj opowiedzieć, to nie psuł się, nie był awaryjny, czyli dalej powinien też być, obciążniki na kołach. No jest full wypas, jeżeli chodzi o takie wyposażenie, jak ja miałem książeczkę, to salonowo, jak on wychodził z fabryki, to pani jest to z wyposażenia naprawdę dane, no prawie wszystko, co się dało, zaznaczone było. A paliwo tu zalane jest? A ja już panu powiem, ile tu jest paliwka. No, prawie cały bak. Pan se wsiądzie, zobaczy nawet. Na tyle na zaczepę już trochę farba. A jeżeli chodzi o moc, to dobrze mówiłem, 220 parę. No tutaj opony do zmiany. No to panie, no opony jakby tam... No widać, że są poprzecierane. Ale dobra, no to opony do zmiany. To może coś tam zejdziemy, no ale no to... No to ile pan chciał? 280. 260. No tutaj już powiem panu tak, no to już się grube kwoty zaczynają. Nawet w negocjacjach 20 tysięcy, no to już robi różnicę, prawda? A jakaś inna propozycja? No, czekam na ofertę teraz od pana. No jakby 275, to bo on by poszedł, no nie? 265. I co, i znowu w połowie się spotkamy? No, bo pan wiem. To takie podejście właśnie takiego handlarza ma, że pan obniżasz, potem podwyższasz i nagle się w połowie spotykamy. 270 pan mówisz. 267. No to 272 i spokój, no nie? 268. 271. 269. 270. 268. nie. No i tak to się nie będziemy bawić. No 270 panie i tak 10 tysięcy panu idę na rękę. 10 tysięcy to jest naprawdę kawał pieniądza. 269. 269 500. 269 100. No panie, przy takich kwotach pan się w stówki będziesz bawił. Przecież to panu już bez różnicy. Dobra, 269 niech będzie. Ja panu pójdę znowu na rękę. No i dobrze. No i dobra. Tak, ja na tym mało raczej nie zarobię, także... Znaczy no... Właściwie dobrze na tym zarobię. Czekaj, pan może zapisać... Czyli mamy tak, 393 tysiące już pan zostawił u mnie na placu. Mamy sadzareczkę. No tutaj pan dasz piątkę i będziemy zadowoleni, tylko ja zgaszę tego ciągnika. Dobrze, ja mogę tutaj 5 dać. Tak? O, to tak. Dobra. Pasuje, że tak powiem. Rozsiewacz taki na kołach. On służy głównie do wapna, u mnie na gospodarstwie stworzył. To tak, nie wiem, z 15. Ja panie powiem tak, ja jeżeli chodzi o sadzarkę i o to, ja nawet nie wiem, po ile takie coś chodzi za bardzo, bo to... Ja mam w stanie dobrym odmalowanym, a ludzie to, co na internetach wystawiają, to po prostu za głowę się można złapać. Także no, jak pan dasz z 15 za to odmalowane, bo to odrestaurowane, to będzie chyba spoko.
Tak mi się wydaje. Mogę dać. Daję, dobra, tak pan dajesz 15 to. 12 powiedziałem. A, przepraszam panie drogi, 12. A dlaczego 12? No bo tutaj 15 to trochę za dużo. No to stara maszyna. No stara, no ale odmalowana i tam no wszystko jest, wie pan, nasmarowane, powymieniane, w porę tam konserwowane, także no nawet zarejestrowane pan masz, no bo blachy są z tyłu, także no... To co, 13? Dobra, 13 mogę dać. Dobra, niech będzie. Dobra. No tutaj panie to już jest szerokie, no za 15 też mogę panu puścić o to. Nie no, 15 nie, no przecież tutaj... Tak ta farba wygląda, że źle, że... No ale tutaj jest duża szerokość robocza, to nie jest mały rozsiewacz. Brudne jest i w ogóle nie umyte do sprzedaży. Proszę pana, no nie było czasu, ja to jeszcze miałem mu dzisiaj szlaufem właśnie wypicować wszystko pięknie. To przecież pan se umyjesz w domu i będzie igła, no nie? No 12 mogę dać. Dobra, stoi. Nawet się za bardzo nie będę targował z panem. No i teraz tak, ostatni zakup. Ja liczyłem za to 225 tysięcy. No ale proszę pana, no 6,5 metra header, wózek do niego dostosowany. Klas 218, no wszystko jest na wypasie. Sieczkarnia, tu też naprawdę dbałem o ten kombajn. Bezwypadkowy, nigdy nic się nie stało nim na polu. Także rewelacja, no nie? To już... Wszystko pan odpali, światło pokaże i w ogóle. No to pan co wyjdzie odpali, jak pan chcesz. Tam silnikowo na górze wszystko jest gicior, to nie ma nawet co, proszę pana, no bardzo sprawdzać. A najważniejsze, że bez żadnych uszkodzeń, on jak z fabryki wyszedł, tak nie było nic przy nim ruszane. Tam paski co najwyżej były pozmieniane, żeby wie pan, się nic nie zajarało podczas żniw. No to wszystko działa. No działa, do przodu jeździ, do tyłu jeździ. Mucarnia, wszystko. Jakby pan header chciał podłączyć, to można podłączać, ale to co, będziemy się bawić, takie coś. Rura, naprawdę. Ile za niego jeszcze raz? Słucham? Ile za niego jeszcze raz pan powie? 225. No, to tak. No 210 może być. Ale co pan, no to pan powie, co panu tutaj nie pasuje? Tak no. Nie wiem, co jest nią. Co? Trochę za duża ta cena. Aha, czyli cena panu nie pasuje, dobra, wszystko już rozumiem w takim razie. No 210, no jak puszczę go za 210, to 15 będę stratny na tym, a pan go wystawisz na spokojnie za 230-40. Jak pan się znasz i masz cierpliwość do ludzi, to może 220 byśmy puścili, to pan zarobisz, ja nie będę jakoś bardzo stratny, tak uczciwie będzie. No za 215 i go biorę. A dobra, niech będzie 215. Czyli zostawiasz pan u mnie, a że pana budżet jest przekroczony o 38 tysięcy ogólnie. Ale to ja tak mówiłem, no nie dokładnie. A, no to dobra. To nie wiem, jakoś pan tu lawetami przyjedziesz i pan to zabierzesz dzisiaj, czy jak? Bo ja widzę, pan samochodem jest, to nie wiem, co pan dzisiaj zabierzesz. Będę zabierał. To na wszystko papiery i na papierach wpisać, jak będę drukował kwoty takie, jakie się umawialiśmy, tak? Tak, tak. Czyli nic nie obniżamy cen, nic nie zawyżamy, nic nie ten, tak? No a ile tam wyszło ogólnie? 638 tysięcy. Oj, to do 635 tam pan obniży i będzie. Aha, no to zobaczymy, już pogadamy wieczorem. Ale ogólnie gotówka czy karta? Jak pan zapłacisz mi gotówką, to nawet za te 635 jestem w stanie to puścić. A co, mogę i gotówką zapłacić. No i mi pasuje, czyli dzisiaj która się umawiamy? Mamy godzinę 9, to która by panu pasowała? Po południu jakoś, bo ja jeszcze mam robotę w polu. No nie wiem, jak ja tu przyjadę, gdzieś koło 18 może. No to dobra, to do 18. Na razie. No, cześć. Powiem wam widzowie tak, pierwszy raz w historii ja widzę coś takiego, że sprzedaliśmy rzeczy za
630. No jak przywiezie to gotówkę, te 3000 mu jeszcze zejdę. Czy ja na co niektórych maszynach będę stratny, a na co niektórych będę dużo do przodu? Nie wiem, bo te ceny, żeby posprawdzać na necie tego wszystkiego, jak ja sobie widzowie szukałem, no ciężko jest to wycenić, bo co niektóre roczniki się różnią bardzo, co niektóre maszyny są na przykład uszkodzone, co niektórych ofert w necie, na przykład takich jak ja mam tutaj na gospodarstwie, w ogóle nie ma czegoś takiego powystawianego. Także no nie jest to widzowie jakieś mega proste, żeby to wszystko wycenić. No ale gościu jak tam negocjował, oj, dwa razy to samo kliknąłem. Gościu jak tam negocjował, no to chyba jakieś tam delikatne pojęcie musi mieć na ten temat, no bo nie oszukujmy się. On na pewno jak to jeszcze powystawia, to coś mi się zdaje, że i tak zarobi, bo to no nie jest osoba prywatna, która przyjechała sobie kupić jakieś rzeczy na gospodarstwo. No tylko to jest handlarz, czyli on no, wziął to co było po prostu. A może i dlatego, że widział, że można na tym zarobić, może gdzieś napożycza pieniędzy. A widzowie, może być tak, że ktoś se jaja robił. Teoretycznie to nie jest sprzedane, bo żadnej umowy nie podpisaliśmy, no nie. Czyli może i ktoś sobie po prostu jaja robił. Że niby ja już się cieszę z pieniędzy, że zarobiłem. A prawda będzie taka, że on tutaj wieczorem nawet się nie pojawi, no ale też wiecie, no też i bez sensu brać nie wiadomo jakiej ilości gotówki. Mogliśmy jakąś zaliczkę wziąć, ale o tym już nie pomyślałem, bo i tak się cieszyłem, że wszystko na raz tak naprawdę poszło. No ile tu jest maszyn? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 maszyn sprzedanych na jednym w ogóle vlogu. No matko bosko, naprawdę ogień w szopie, jakby nie patrzeć. No jest dobrze i to trzeba widzowie podkreślać, że jest bardzo nawet dobrze. Ogólnie widzowie, jeżeli wszystko się powiedzie, bo dzisiaj mamy piątek, jak nagrywamy ten odcinek na poniedziałek, mam nadzieję, że się powiedzie, że sobota będzie intensywna i pracowita w moim wykonaniu, to jutro startuje nowa seria na kanale. Tak, w końcu. Tylko nie za bardzo chcę wam obiecywać, bo są trzy problemy. Pierwszy z nich, nie ma wybranej mapy. Drugi z nich, nie ma wybudowanej gospodarstwa, nie ma wybudowanego gospodarstwa, nie ma, no ale gospodarki też można powiedzieć, czyli dwa problemy. Trzeci problem, jeżeli chodzi o nową serię, to jest widzowie taki, że nie ma na gospodarstwie żadnych maszyn, ale on się wiąże z drugim problemem, bo nie ma gospodarki. Dlaczego gospodarstwo nie jest wybudowane? I tutaj przechodzimy do problemu pierwszego. Nie ma wybranej mapy. Ogólnie większość map, które są fajne, już zostały wykorzystywane na naszym kanale do różnorakich serii. I te mapy fajne w fajnym polskim klimacie albo z jakimś rozbudowanym miasteczkiem, żeby zrobić jakąś fabułkę, to tamto, się pokończyły. No bo wiadomo, że nie wiem, no na przykład nie zrobię 10 serii na Szpakowie czy 10 serii na Wrzosach, bo to by było kompletnie bez sensu. Ile zejdzie takie coś, jeżeli będę miał pomysł w głowie, a pomysł w głowie na gospodarstwo mam, tylko kwestia wybrania mapy. Myślę, że jak w sobotę siądę, to będę miał to ogarnięte. Taki jest zamysł. No do poniedziałku muszę się wyrobić, bo jeżeli ma być odcinek widzowie we wtorek, no to w poniedziałek trzeba już to ogarnąć. Też jest zamysł taki, że jeżeli się nie uda zrobić tej serii w tym terminie, jakim powinna być, czyli wtorek godzina 9, to ona będzie w środę albo w czwartek, a po prostu polska wieś będzie szybciej puszczona. No i wtedy na przykład powiedzmy, że we wtorek będzie polska wieś, w środę polska wieś, w czwartek start nowej serii, piątek, sobota polscy sąsiedzi i PGR w niedzielę. Na szczęście też nie będę miał dużo nagrywek, w poniedziałek będę miał bardziej wolny, także może i w poniedziałek będę to szykował, widzowie, w niedzielę może to będę szykował, zobaczymy tak naprawdę, bo Karola najprawdopodobniej w poniedziałek do nagrywek nie będzie, bo jego dziewczyna wymyśliła kolejny wyjazd. Także widzowie, musi chłopak znowu odpocząć troszeczkę, czy chce, czy nie chce. No i widzowie, ja będę miał wtedy po prostu więcej czasu, też HRS shoty teraz ogarniam. Powrót w ogóle TikToka, powrót shortsów, powrót shotów, czyli wszystkie kanały widzowie funkcjonują, bo tak naprawdę no pół miesiąca było przerwy na kanale HRS Shoty, bo po prostu się nie wyrabiałem, przeprowadzka, wakacje, to tamto, sramto, za dużo tego wszystkiego było, tych obowiązków, tej roboty, żeby to wszystko fajnie poogarniać widzowie i żeby na każdym kanale była jako tako jakaś tam seryjka. A teraz już widzowie siadłem i teraz już pracuję,
dopiero przyszłe wakacje, to gdzieś wrzesień, październik, także dopiero wtedy zaczną się może jakieś problemy i może wtedy gdzieś też, no we wrześniu na pewno przeprowadzki nie będzie, no ale w październiku, październik, listopad na pewno gdzieś tam będzie, no nie, kolejna przeprowadzka, także widzowie, znowu będzie dym, jeżeli chodzi o odcinki, jeżeli chodzi o serię, bo trzeba będzie dosyć dużo zapierdzielać, a też będziemy musieli nagrywać dużo na zapas tak naprawdę już w przyszłym tygodniu najpewniej, czyli wtorek, środa, czwartek raczej nagrywki będą na ten tydzień następny, bo znowu Karol pod koniec sierpnia leci znowu na wakacje. Aj, widzowie, ludziom to się chyba za bardzo powodzi. Ja to bym tak przestał Koliza filmy oglądać, żeby on nie miał tyle pieniędzy z tych wyświetleń, bo on to tak za bardzo je wydaje. No. Ja jestem takiego, widzowie, zdania, że ja to bym ogólnie odsubskrybował i przestał całkowicie oglądać jego filmy, żeby on nie miał tyle pieniędzy na wakacje. Co o tym sądzicie, pomyślałem? Mi się zdaje, że dosyć fajny i kreatywny. Czekajcie, to już łąka jest zrobiona, tam zagregatowane, tu łąka zrobiona. Ogólnie dzisiaj był zamysł całkowicie inny na odcinek, ze względu na to, że jest kwiecień, bo mieliśmy walić ziemniaki, mieliśmy walić kukurydzę na pola tymi siewnikami, a z tego co widzę po długości odcinka, to widzowie nie wyjdzie, bo mamy już 30 minut nagrania i bodajże, jeżeli ja dobrze wszystko pamiętam i ogarniam, no mordeczki, nie było ani jednego cięcia w tym filmie, także takie filmy ja najbardziej lubię nagrywać, bo je się najbardziej fajnie montuje, czyli po prostu zgrywasz mordę, ruch mordy mojej pięknej łysej bani z oczywiście filmem i kamerką, no i po prostu klikasz renderuj i to wszystko sobie leci, jest pięknie, widzowie, i cudownie. No myślę, że w kolejnym odcinku już z tym budżetem zaczniemy coś tam kombinować, może wyburzanie obory sobie zrobimy, może jakiś zamysł już na halę, jak ja zrobię live'a i z wami poustalam sobie to wszystko, może pojedziemy jakieś kombajny oglądać, no i oczywiście na pewno trzeba będzie zrobić siewy, widzowie, kukurydzy oraz siewy ziemniaka, w sumie sadzenie ziemniaka, ale któreś z tych czynności może zrobimy sobie nawet i na live, bo raczej ja nie sądzę, że ja się wyrobię z tak dużym polem kukurydzy, bo naprawdę w tym roku kukurydzy będziemy mieli, widzowie, bardzo, ale to bardzo dużo. Dzięki za oglądanie tego odcinka i czekam na wasze propozycje odnośnie tego, co wam mówiłem wcześniej. Darka!